Cześć, siemano, z tej strony Webfilm. Witam was w kolejnym odcinku z najciekawszych meczów tygodnia. Witam was, poniedziałek, 14 marca. Lecimy z odcinkiem bez przedłużania. Zapraszam was do zalajkowania tego filmu oraz wpadnięcie na mojego TikToka, który oczywiście znajduje się klasycznie w opisie. Klasycznie w prawym górnym rogu macie odnośnik do zeszłego tygodnia. Tymczasem my lecimy. Tak, po pierwsze loadinguje się, poczekajcie chwilę, więc jesteśmy, słuchajcie, zaczynamy 13 marca, przepraszam, kurde no, 14 marca, pomyliło mi się, tutaj są tylko, uwaga, dwa mecze, więc naprawdę mało, ale to będzie szybciej. Crystal Palace, Manchester City o 21 w Premier League oraz o tej samej godzinie w Lali w Hiszpanii. Mallorca zmierzy się z Realem Madryt. We wtorek w młodzieżówce, w lidze młodzieżowej, czyli odpowiedniku Ligi Mistrzów, Juventus U19 zmierzy się z Liverpoolem w takiej samej kategorii wiekowej. LR Vicenza, czyli Klub Teodorczyka, zmierzy się z klubem Gigi Buffona o 18.30. W PKO Ekstraklasie Legia Warszawa zmierzy się z Termaliką Brook Bet. W League 2 Hartlepool z Bradford City oraz Swindon ze Sutton. W Lidze Mistrzów Ajax Benfica i Manchester United Atletico Madryt o 21.00. Według mnie ten drugi mecz jest bardziej ciekawszy do oglądania po prostu. W pierwszym meczu było bodajże 1-1, tak jest, więc bardzo ciekawie. W środę w Lidze Młodzieżowej UEFA PSG Salzburg, oczywiście U19, oraz w takiej samej kategorii Dortmund zmierzy się z Atletico Madrid. Brighton zmierzy się z Tottenhamem, Juventus Villarreal i Lille Chelsea, nie wiem, który bardziej ciekawszy. Piszcie w komentarzach. Oraz w Anglii o 21.15 Arsenal Liverpool. W czwartek, wow, prawie w 3 minuty już 4 dni, Rennes Leicester w Lidze Konferencji. W Lidze Europy Bayer Leverkusen Atalanta. Trwena Zvezda z Rangersami, Galatasaray z Barceloną. W Premier League Everton Newcastle. W Lidze Europy Eintracht Frankfurt Betis. Lyon, FC Porto. Spartak Moskwa zagrałby z Lipsk, ale z powodu wojny niestety odpadł. Niestety albo stety. Co ja gadam? Troszkę taka jakby niezręczna sytuacja, za co bardzo przepraszam. Oprócz tego jeszcze West Ham zmierzy się z Sevillą. Przepraszam jeszcze raz bardzo, oczywiście nie jestem tutaj za Rosją. Nieść Legnica zmierzy się z Koroną Kielce o 18.00, Pogoń Szczecin Wisła Kraków o 23.00, Widzew Łódź Odra Opole o tej samej godzinie, 15 minut później Newport Hartlepool i Genoa Torino. I w sobotę Wisła Płock Śląsk o 12.30. Aston Villa z Arsenalem w Premier League. W drugiej Bundeslidze Düsseldorf, Hamburger SV oraz Schalke Hannover. Raków Częstochowa, Legia Warszawa w Ekstraklasie. Napoli Udinese w Serie A. Odbyłby się mecz Manchester City Brighton. Przełożony z powodu meczów pucharowych. Więc... kolejny mecz to Sutton Tranmere Rovers o 16.00, Hajduk Split, Lok Zagrzeb, Lechia Gdańsk, Górnik Łęczna, Inter Fiorentina, Middlesbrough Chelsea i Lech Poznań Jagiellonia Białystok. I w niedzielę Radomiak Radom, Stal Mielec, Monaco PSG, czyli ciekawy mecz tygodnia, ale porównując do tego, co zobaczycie za chwilę. RR Vicenza zmierzy się z Ascoli. Ajax z Feyenoordem, czyli również bardzo ciekawy mecz na topie Ligi Holenderskiej. Leicester Brentford
Krakowia, Piast, Gliwice, Podbeskidzie, GKS Jastrzębie, Juventus, Salernitana, Southampton, Manchester City i Liverpool, Manchester United by się odbył, a z powodów również pucharowych został on przełożony. Tottenham z West Hamem, w PKO Ekstraklasie Górnik Zabrze, Brookbet, Nottingham, Liverpool, Köln, Borussia Dortmund i ostatni mecz tygodnia to najciekawszy chyba Real Madryd Barcelona. El Clasico o 21:00. Chyba już mam wrażenie było w pucharze, w superpucharze Hiszpanii. Może być odnośnik teraz do tego filmu. Mam nadzieję, że jest. A jak nie, to przepraszam. I tym kończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj krótko, bo mecz, znaczy tydzień, nie będzie obfity w aż tak ciekawe mecze. O, no, aż tak dużo ciekawych meczów, bo najciekawszy to raczej El Clasico, PSG, Monaco oraz Feyenoord, Ajax. Więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w środę, gdzie będzie kolejny odcinek z kariery z opisu zawodnika lub jak to woli po prostu. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.